I witam serdecznie w piątek, moi drodzy, 4 listopada 2022 roku. Mamy piąteczek, piątunio. Wszyscy tutaj już się zbierają na weekend, a my lecimy sobie ze szybkimi wiadomościami ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko, co powiem, to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną. Po nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. No i Bitcoin, lekkie wybicie: 20 608 dolarów i jest 1,65% na plusie w ostatnich 24 godzinach. A tak naprawdę to wybicie to było w ostatnich 4 godzinach. Zaraz to zobaczymy na wykresie. Ethereum 1583 dolary jest 2,48% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Cały market niecałe 2% na plusie i wynosi 1,071,2 miliarda dolarów. Najbardziej Pompowało w ostatnich 24 godzinach OKB 24 29%, później Phantom 1891% i poligon 1749. No, poligon mnie troszeczkę boli, bo tak jak wam mówiłem, e, Alty sprzedałem przed Fedem, co krótkoterminowo było dobrą decyzją, ale jednak myślałem, że jeszcze troszeczkę pospadają, a dzisiaj i wczoraj już widzieliśmy ładne odbicia. No dobra, ja tego rynku nie będę na pewno gonił, zobaczymy, co się będzie działo dalej. A tutaj mamy AR, najgorzej sobie poradził 10,77%, doczkoń 6,41% i flow 5,44%. No dobra, przechodzimy sobie teraz na kalendarz, a może spójrzmy na wykres. Tutaj właśnie mieliśmy takie ładne wybicie w ostatnich 4 godzinach z 2,300 na 2,700 praktycznie w chwilę. Możemy sobie spojrzeć także na wykres DXY, który tutaj pnie się z powrotem do szczytu. No i ciekawe, czy go przebije. Do szczytu jeszcze troszeczkę mamy. Złotówka wczoraj podleciała pod 4,84 i sobie zrobiła zawrotkę, jak dobrze kojarzę. Więc tutaj może, może ten indeks słabnie sobie. Jednak kryptowaluty pompują, a reszta rynków nie za bardzo więc jakby przypompowały, no to by mógł ten indeks troszeczkę przysłabnąć nam. Gdybyśmy zrobili taki nawet podwójny szczyt, ale nie przebijając na przykład tego poprzedniego albo zbliżając się do niego, no to by było pozytywne, byśmy wypłaszczyli ten szczyt i mogli w końcu robić kierunek południe. Dobrze mówię? Południe, tak. Dobra, lecimy sobie z kalendarzem. Sprzedaż detaliczna w Australii 0,6, prognoza 0,6, poprzednio 0,6, więc praktycznie wszystko utrzymane. Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego będziemy mieli w Wielkiej Brytanii. Potem przemówienie Lagarde, czyli prezesa Banku Centralnego Europejskiego. Dużo ona ostatnio gada. Ona w ostatnio w sumie powiedziała że podnoszenie stóp procentowych najprawdopodobniej doprowadzi do recesji i wcale nie zmniejszy inflacji. O 1330 zmiana zatrudnienia w sektorze porozarolniczym stopa bezrobocia w USA 3,5 to było poprzednio prognoza 3,6 wczoraj widzieliśmy już na wnioskach, że wnioski spadły bezrobocia bezrobotnych, więc teoretycznie FED ma tutaj dalej możliwości do podnoszenia stóp procentowych, nic się tam nie dzieje w tej gospodarce, jednak pod względem bezrobocia oczywiście, jednak e, podobno bezrobotni po trzech miesiącach są wyrzucani z tego e, z, z liczenia dla bezrobotnych, więc nie wiem jak to się ma do rzeczywistości. Później zmiana zatrudnienia w Kanadzie i wskaźnik PMI w Kanadzie. No dobra, my przechodzimy sobie już do wiadomości. E, zaczniemy sobie od SEC, bo tutaj y, czterech kongresmenów oskarżyło Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC pod przewodnictwem Garego Genslera, Genslera o regularną hipokryzję i niespójność. No więc tutaj widzimy sek, jeżeli będzie miał jakieś problemy i naciski z różnych stron, to może tutaj troszeczkę popuścić. No i tutaj dalej zostajemy w tej sprawie. Sek zgłasza wniosek o opóźnienie spraw dotyczących Ripple, więc tutaj widzimy, że oni, no tutaj zastanawiają się, nie wiadomo co się będzie działo, przekładają, przekładają to ponad Chwileczkę. Termin odprawy w celu ustalenia redukcji e, nie. Podobnie termin składania publicznych e, deklarowanych briefów zwrotnych ma zostać przesunięty na 21 listopada na, e, z 21 listopada na 5 grudnia. Ponadto 22 grudnia upływa ostateczny termin składania wniosków zbiorowych. O pieczętowanie wszystkich proponowanych redakcji, wszystkich materiałów wyroków podsumowujących. Tu chyba coś tłumacz źle to przetłumaczył. W każdym razie te wyniki, te daty zostają przesunięte, a to wszystko może działać bardzo dobrze dla XRP. Sprzeciwy do wniosków mają zostać przedłużone do 22, z 22 grudnia do 9 stycznia. Domaga się także, że dodatkowe opinie mają być złożone do 11 listopada 2022 roku. Więc widzimy, że XRP może odżyć, a tutaj mamy kolejne do tego dowody. Kanadyjska giełda kryptowalut ponownie listuje XRP. Zobaczymy, czy za nią pójdą reszta giełd. No i tak samo widzimy ruchy wielorybów, prawie 500 milionów XRP przeniesionych między giełdami i portfelami w ostatnich 24 godzinach, i tak się dzieje już od kilku dni. Z tego co widzę, tutaj macie WOLE Alert, który pokazuje jak są przenoszone właśnie te XRP i to wszystko wygląda jak na akumulację jakichś grubszych ryb, więc może oni już coś wiedzą, może już się gdzieś tam pod stołem dogadali, no i w takim przypadku XRP może osiągnąć jakieś fajne wyniki, uważam, że w ogóle ono było znerfione bardzo przez całą tą hossę, nie przybiło nawet szczytów z poprzedniej, więc jeżeli by to wszystko się rozwiązało, XRP by powróciło na giełdy, te, te wszystkie, które na, na nich były, gdzie było zdelistowane, no to tam duży kapitał by mógł wejść, bo pamiętajmy, że XRP jednak mimo, że to jest taka pośrednio kryptowaluta, która za bardzo e, za bardzo tutaj nie idzie w Naszymi wszystkimi dotkrynami kryptowalut, jednak ma wielki wpływ na bankowość w świecie. Dużo firm z nimi współpracuje bankowych i na zarobek i pomnożenie swoich bitcoinów, oczywiście możemy ją wykorzystać. Dla mnie osobiście XRP, tak samo jak stabilne waluty, jest im bliżej do mm, CBDC niż do kryptowalut. No dobra. A my przechodzimy sobie dalej. No to już pewnie słyszeliście, firma wydobywcza Bitcoin Iris Energy może nie spłacić swoich pożyczek, i że zabraknie im tutaj środków przed rokiem do końcem roku 2022. No, oczywiście, tutaj chodzi dług w wysokości 104 milionów dolarów więc tutaj jeszcze mają odsetki w wysokości 7 milionów dolarów więc albo ich ktoś tutaj uratuje, albo ktoś ich przejmie, bo tutaj mają no jest dużo chętnych na przyjmowanie kopalni, więc o hashrejt raczej bym się nie bał. No, a my przechodzimy sobie tutaj do Circle, czyli emitenta USDC i zaczyna wkładać do nowego funduszu BlackRock. Mm, więc tutaj Widzimy, że się zabezpieczają. Rozpoczęło przeniesienie rezerw do swojego stabilnego USDC, do, z stabilnego USDC do dedykowanego funduszu utworzonego przez BlackRock i zarejestrowanego w amerykańskiej komisji papierów wartościowych, podała firma w czwartek. Rządowy Fundusz Rynku Pieniężnego zarządzany przez BlackRock Advisors działa od, miesiący, od miesięcy po tym, jak BlackRock początkowo starał się go zarejestrować w maju. SIRS będzie jedynym uprawnionym inwestorem, a Stablecoina już zaczął umieszczać tam swoje rezerwy oczekując, że zostanie w pełni przeniesiony do końca marca. Ciekawe, czy to wpływa na kapitalizację, bo widzieliśmy jakieś odpływy właśnie, 700 milionów, chyba wczoraj było nawet wyciągnięte z USDC, więc jeżeli te odpływy by były przynoszone tutaj w te rezerwy, więc to by mogło być no dobrym dobrym zabezpieczeniem. Obecnie obieg 43,9 miliarda dolarów USDC jest wspierany przez 44,1 miliarda w gotówce i krótkoterminowych obligacjach rządowych USA. Więc teoretycznie mają papiery, które no, ciężko jest, żeby upadły. No, i tutaj BlackRock to oczywiście jest wielki gracz, jak ktoś nie wie, to jest jedna z trzech firm, które rządzi większością świata pod względem tego, co posiada w swoich papierach. Jest właścicielem większości firm na świecie. No, więc tutaj to jest bardzo gruby news, że Cyril tam już przenosi swoje. Wartości. Myślę, że przez to cyrkle może być nie do zabicia, no bo będzie miała stały dopływ gotówki z BlackRocku, nawet jak nie będzie im się powodziło. No dobra, a teraz współtwórca Cardano, Milkomeda przyjęta do programu Microsoft Startup Support Program. To też jest bardzo byczy news, e, czyli tutaj protokół warstwy drugiej, czyli rolapy, które zapewniają funkcję Ethereum Virtual Machine, EVM, dla łańcucha bloków innych niż EVM. Został zaadoptowany przez DC Spark, beneficjenta programu wsparcia startowego Microsoft, e, oznacza Microsoft for Startups. No i tutaj Microsoft to też jest wiadomo duży gracz, jeżeli tutaj będą się, a tutaj tak adoptować e, razem, no to na pewno mogą powstać ciekawe produkty, chociaż ja osobiście nie lubię tej firmy, no, no ale oczywiście mają gotówkę, mają doświadczenie, więc mogą Cardano bardzo mocno wesprzeć. No i my wracamy do Coinbase'a, który tutaj ujawnił mm, w czwartek e, za, ujawnił raport złożony do SEC za trzeci kwartał roku 2022 i tutaj mieliśmy 500 Ile 545 milionów dolarów w trzecim kwartale straty, jednak w tamtym roku mieli 400 milionów zysku wcześniej i przychody spadły o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Więc tu widzimy basce na każdym kroku takie informacje dla nas osób akumulujących są dobrymi informacjami i w porównaniu z 90 milionami użytkowników z poprzednim kwartale i 92,2 miliona w pierwszym kwartale teraz odnotowuje 8,5 miliona. E, analitycy spodziewają się nawet 7,54 miliona użytkowników. No więc im mniej użytkowników w czasie bessy, tym więcej potwierdzeń, że to jest BESA, że to jest dno i takie informacje cieszą wszystkie osoby, które na przykład teraz skupują, bo tylko potwierdzają mm, to, że robią dobrze. A my teraz idziemy do Twittera Jolona, który dostaje pozew, ponieważ podobno zwolnił już 3700 pracowników. Niesamowite. I został złożony zbiorowy pozew. Twitter nie został wcześniej że osoby, pracownicy Twittera nie zostali wcześniej powiadomieni i zostali zwolnieni we wczorajszym e-mailu. Pracownicy twierdzą, że Twitter naruszył prawo federalne i kalof kalifornijskie. No, więc zobaczymy, jak z tego to wyniknie. To może oczywiście się odbić na cenie Dogecoina. Chyba wczoraj nawet była reakcja Dogecoin. E, tam spadł. No, ale dzisiaj chyba już z powrotem pompuje. Zerknijmy sobie na Dogecoina. To jest Dogechain. Nie, to jest Dogecoin. Nie, tutaj skorekcił się. No, ale po takich wzrostach to nie mamy, nie mamy co tutaj e, się przejmować, że 30% się skorekcił. Jak wcześniej urósł Praktycznie 170%, nie? No dobra, gdzie my teraz byliśmy? Tutaj. E, nie, tutaj w sumie. No i przechodzimy do kolejnego wiadomości. Bakt przyjmuje pod klucz platformę Apex Crypto, aby zwiększyć zasięg zasobów cyfrowych. No i menadżer aktywów cyfrowych Back Holdings ogłosił w czwartek, że firma przejęła firmę Apex Crypto od Apex FinTech Solution. Back wyjaśnił, że przejęcie platformy pod klucz ma na celu wzmocnienie ofertów produktów kryptowalutowych Back i rozszerzenia jej zasięgu na dodatkowe piony klientów. No i tutaj... Bankt wcześniej tylko handlował, mm, usługi, swoje, swoim klientom dawał usługi Bitcoina, ale w 2021 roku w listopadzie ogłosił także, że będzie Ethereum. Firma nawiązała również współpracę z Googlem w celu udostępnienia zasobów cyfrowych milionom konsumentów, więc Bankt to też jest grubszy gracz na rynku, który też udostępnia, właśnie umożliwił instytucjonalnym klientom większą możliwość wejścia w mm, świat krypto. No i teraz wróćmy sobie jeszcze do Don Quona, który się tam wypowiada, że no terre można podnieść, ale jaki ma na to sposób, nic nie robiąc, tak? Nic nie robiąc, tutaj jeżeli Terra by miała odżyć, to dlatego, żeby tam nic nie będą grzebać, nic nie robiąc, więc można powiedzieć, że sam powiedział, rozpieprzyłem wszystko, teraz jak nie będę nic robił, to może ten system odżyje, ta ekosystem Terry. No dobra, do tego tak nawiasem mówiąc, moi drodzy, jak inwestujecie w upadłe kryptowaluty, to uważajcie, żeby wam nie pourywało kończyn. No, dobra. A teraz użytkownicy Ledgera, Ledger Live mogą utworzyć inteligentne kontrakty na sieci Cardano, co też jest bardzo, bardzo fajną wiadomością. Została tutaj upubliczna aplikacja Cardano e, Babbage. Wersja piąta i jest dostępna na e, ledger live. A. Jeżeli chcecie, oczywiście ją pobrać, musicie włączyć tryb deweloperski. E, no, i tam możecie pisać sobie smart kontrakty w, na Cardano. Bardzo fajna wiadomość, muszę w końcu się nauczyć pisać smart kontrakty. Dobra, lecimy sobie z Metaverse'em nowej generacji. Arkomia zbierała 200 tysięcy dolarów w Precidzie. I czy to jest kolejna piaskownica, czyli Arkomia Metaverse zebrał teraz 200 tysięcy dolarów w ciągu pierwszych dni swojego Presida. Presid był, nie, private Sale był za 1,5 centa dolara, potem był, nie, to był pre-sale, potem był private Sale za 3 centy, no i potem trzeci etap za 3,2 centa no i głównym celem Arkomia Labs, czyli studia gier jest wprowadzenie technologii blockchain do głównego nurtu wirtualnych doświadczeń, oferując korzyści takie jak interpersonalność, możliwość monetyzacji niedobór zasobów cyfrowych i prowadzenie własności ma nadzieję przyciągnąć zarówno entuzjastów gier kryptograficznych jak i niekryptograficznych oni tutaj łączą web 2.0 z web 3.0 i dodali także jeszcze dodatkową oś w współrzędnych, czyli będzie x, z więc w trzech płaszczyznach będzie można chyba kupować działki, o to im tu chodzi. I rozrywka na najwyższym poziomie. Jak sobie klikniemy, to tak wygląda sobie ten metavers. Więc jak wszystkie metaversy na razie wygląda, chociaż może mniej pikselozy. Nie wiem. Na moje to oni wszyscy powinni jakoś się dogadać i stworzyć wspólnie to, jakoś połączyć te metawersy, albo żeby, no, jakieś mosty, żeby można było z nich przechodzić. Wtedy to by miało największy sens i chyba tak pewnie będzie w przyszłości, żebyś mógł się przechodzić sobie jednym z drugim metawersem. A to wszystko na razie to jest w ogóle takie... Badanie tego, nie wiem czy pamiętacie na PlayStation 3, był taki metafor, że można było wchodzić sobie na PlayStation i tam po dyskotekach zamawiać sobie buty i tak dalej. I, i mało kto o tym gadał, to było 10 czy 15 lat temu. E, mogłeś sobie wejść do kina, chyba zamówić jakiś film, mogłeś sobie wejść do właśnie, kupić jakieś buty od Adidasa i ci by przyszły pocztą, tam jaki miałeś adres podany w PlayStation Store, e, tak jakoś tam było. Pamiętam, że po takim czymś tam się chodziło, mogłeś wejść na imprezę, coś sobie tańczyć, gadać z ludźmi. I mam poczucie, że tam tamto metaversy były, miały o wiele więcej społeczności, o wiele więcej ludzi tam przebywało właśnie i sobie chodziło niż tutaj. No dobra, a powstanie teraz, bitcoin.pl podaje, że powstaje kolekcja NFT gry o Tron. Kolekcja NFT ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Będzie nazwę nosić Game of Thrones, Bought Your Realm. I NFT nie będą jednak reprezentowały praw do fizycznych gadżetów, ale pozwolą posiadaczom na stworzenie awatarów postaci związanych ze światem gry o Tron. No. Więc tak to wygląda. Spróbują wysysać jeszcze że energię z rynku NFT. Ciekawe. A było napisane, ile ich powstanie? Nie było pokazane. No, jakby powstało ich z kilka tysięcy sztuk, no to może by jakąś wartość wygenerowały i dały jakieś tam nie wiem. Jakieś fajne e, użyteczność. Instagram ogłasza partnerstwo z Polygonem, to już wczoraj mówiliśmy, że Meta weszła w, tutaj partnerstwo z Polygonem i startuje z własnym e, platformą do handlu NFT, e, więc tutaj Polygon dlatego też ma taką pompę. Mm, jednak o świat ta informacja obiegła troszeczkę z opóźnieniem, bo wczoraj widzieliśmy małą pompkę, a teraz dzisiaj poleciała e, do góry. I Santander UK ogranicza transakcje krypto dla swoich klientów, co jest negatywną wiadomością, jednak zrozumiałą. Międzynarodowa Grupa Banków Santander wprowadza limit transakcji kryptowalutowych dla swoich klientów w Wielkiej Brytanii. Powodem takiej decyzji są ostrzeżenia regulatorów dotyczących oszustw kryptowalutowych i pieniądze przygotowane w portfelach klientów prawdopodobnie nie będą chronione przez ich ubezpieczenie, więc tutaj bardziej się boją o to, że gdyby coś się stało to ubezpieczyciel się wypnie najprawdopodobniej czy jakaś tam bankowa rezerwa i im za to nie zapłaci a jak im za to nie zapłaci no to dlaczego oni mają ryzykować dodatkowo tak się dzieje, że na dniach Bessy zazwyczaj ogranicza się klientom dostępy, robi jakieś ETFy short i tak dalej a kiedy jest hossa się napędza wszystkich na drogę krypto, więc moi drodzy pamiętajcie, starajcie się żyć jak smart money, nie dump money Czyli kupować przed wszystkimi i sprzedawać też przed wszystkimi, troszeczkę oczywiście. No, no i he, he no ja pierdzielę, przepraszam. HET Sner blokuje dostęp do chmury dla walidatorów Solany i to samo zrobił z Ethereum e, jakimś czas temu. Trzymanie walidatorów na takich usługach to jest naprawdę taka decentralizacja, że moi drodzy, no powiem wam. 20% sieci było postawione na tym jednym, na tym jednym usług, usłudze w chmurze, a na Ethereum 12-16 to też są ogromne, ogromne procenty, jak dla mnie, więc widzimy, że jedna ciekawe, na ile na AWS-ie stoi 90%, albo reszta 80% no dobra, nieważne, przechodzimy sobie do analizy. Analizę standardowo zaczynamy od mempula. Jeden blok właśnie sobie poleciał. Ee, już się drugi szybciutko wypełnia. 3 satoshi. bajt, najwyższa opłata. Bitcoin przetransferował w ostatnich 24 godzinach 2 miliardy 29 milionów dolarów. Więc tutaj widzimy sporo. Ee, a gdzie mamy ether? Gdzieś tu był przed chwilą. A Ethereum przetransferowało 1,7 miliarda dolarów. Więc tutaj też sporo widzimy. Ether i Bitcoin bardzo ładnie sobie przetwarza przenoszą wartości. Hmm, tutaj w ogóle. Widziałem twita, że gościu, a to za chwileczkę będziemy rozważać, do tego cofniemy się, tak to wygląda na wykresie. 3 a wczoraj to nawet było 3,44 miliarda dolarów, więc widzimy, był większy ruch, pewnie wygenerowany właśnie po spotkaniu z Fedem. A teraz Ethereum, 15,5 pół pół dolara i przepływy. 21 996 bitcoinów trafiły na giełdy, 40 957 etherów trafiło na giełdy i wypłacone zostało 137 BNB. No i widzimy kolejny dzień, moi drodzy, duże ilości tutaj wpłat. tak, 556 milionów to już nie jest mała kaska, wpływa tutaj od tygodni wcześniej, powstawało po 100 no tak gdzieś od 15-18 dni milionów wczoraj już też było więcej przed wczoraj pod Fed pewnie się przygotowywali ludzie i teraz znowu wpłacają tak wydaje mi się że ludzie czekali na Fed e, zobaczyli że tych spadków za dużo nie było jak były to zostały szybko wybrane i już tutaj cierpliwość hodlerów się kończy chcą kupować Bitcoiny a tak to wygląda na wykresie gdzie płynie highs możemy zobaczyć większość C płynie do e, Bitcoina e, jak sobie jeszcze spojrzymy, no to właśnie XRP widzimy, że tu jest sporo, 7-8 miliona przypłynęło do e, XRP, więc XRP, które było ospana, oczywiście MATIK w ostatnich czasie też USD, 8,5 miliona z USDT i z BUSD, więc widzimy tutaj bardzo fajne wpływy. E, no Ether i Bitcoin rządzą. Jednak Matic jest top 2, BNB i XRP widzimy. I XRP też się zaczyna pojawiać coraz częściej od kilku dni, więc tam trzeba uważać. Tam, tam może być wybuch w pewnym momencie takie mam podejrzenia. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Patrzymy na dane i je sobie jakoś analizujemy. No tutaj cały czas troszeczkę bitcoinów tam doszło. 1 milion 960 Eee, tysięcy, wolumen 85 miliarda dolarów 50,85% na longi i 49,15% na shorty, więc rynek szybko się ustawił pod te wzrosty. Likwidacje w ostatnich 24 godzinach 35 milionów w shortach i 11 milionów w longach. Indeks strachu cały czas wynosi 30, czyli strach, nupl nisko, MFR, Ziskor nisko, to tutaj mamy hashrate, rate, osiągnął sobie tutaj jakąś górkę, i teraz powolutku sobie zawraca. Czyli standardowa, standardowo, jak się dzieje z hash rateem, i zobaczmy, jak tu wyglądają order booki. 18 000, 7 bitcoina na sprzedaż, przy, na zakup, przepraszam, przy 20 tysiącach, przy 10, 19 tysiącach dolarów na zakup 10 tysięcy bitcoinów, więc sporo tutaj dużo jest ustawionych tych bitcoinów, i przy 21 tysiącach na sprzedaż 17 tysięcy, więc teoretycznie, jak tym puszczą nerwy, nie będzie im się chciało czekać, to mogą podnieść e, swoje zlecenia i przesunąć cenę do góry. I teoretycznie to obserwujemy w ostatnich godzinach. Hmm, Ciekawe jak to będzie później. A my lecimy sobie z Twitterem. Dobra, Twittera sobie zaczniemy od Elona, który niby w, w Pfizer, Volkswagen, i General Smith wstrzymują swoje reklamy na Twitterze, bo nie podoba im się rządzenie Elona Maska. No i bardzo dobrze. Nie podoba się, to nie trzeba się reklamować. To dla nich strata. A teraz troszeczkę hopium. Czyli tutaj gościu mówi nam, że nowy cykl, czas zacząć. No i tutaj widzimy, ma jakieś odpalone wskaźniki. Ja nie wiem, co to jest. Może wiem, ale nie mogę rozpoznać. Eee, w każdym razie. Tutaj widzimy, że najprawdopodobniej dno zostało wybite. Dużo wskaźników to pokazuje, tak czy, czy tak by jest. Tak jak mówię, dowiemy się dopiero w przyszłości. No i tutaj najprawdopodobniej rozpoczęliśmy już czwarty cykl. Kolejna, kolejna wiadomość, że to jest najlepszy czas na akumulację altcoinów. I tutaj pokazują nam ostatnie fale. I następna fala będzie silna, gościu. Oczywiście tu mówi, czy tak będzie, tego nie wiem ja sobie jeszcze troszeczkę poczekam z altami, bo patrząc na rok 2019 po odbiciu i tak najwięcej zyskał Bitcoin, Ether, a potem alty jeszcze się bardzo długo wykrwawiały i dopiero kiedy się zaczął rok 2020, yy, czy tam końcówka 2019, dopiero alty jakieś, yy, no wiadomo i się wtedy DeFi już gdzieś tam formowało, jakieś większe trendy pod hossę, więc ja na razie nie mam presji na ściganie altów. A stokarz pisze, że otrzymał interpretację z Urzędu Skarbowego w kwestii naszej Pierwszej legalnej sprzedaży NFT w Polsce, i sprzedaż NFT oni niby mu tak odpowiedzieli, że sprzedaż NFT podlega VAT-owi. Moment sprzedaży to moment MINTu NFT. Obowiązuje faktura lub paragon, jeśli nabywca jest z Polski, US nie zalicza NFT do aktywów finansowych. W naszym wniosku sporo wagi przełożyliśmy do tego, co NFT zawiera. Plik graficzny, więc możliwe, że wpłynie to na interpretację i uznanie z 720 jako po, jako po prostu standardu technologicznego, podczas gdy realny produkt to JPG. No i to jest. Ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Można sobie przeczytać cały wątek na Twitterze. Więc. No. Fajnie, że jakoś to jest zakwalifikowane i mamy jakąś większą przejrzystość. A tutaj gościu, że roczna wartość rozliczenia 57 bilionów dolarów w sieci Bitcoin w ostatnich 212 miesiącach. No tak, 57 trilionów. No ale jak my sobie tutaj spojrzymy na nasze tabelki. A my lubimy weryfikować wszystkich, prawda? Bo wiadomo, musimy odciać wiedzę od tego. No to jeżeli zakładając, że tu są dobre dane, bo nigdy nie wiemy, no to nie wydaje mi się, żebyśmy przetworzyli 57 bilionów, kiedy. trilion to jest bilion, tak? U nich. A miliard to jest bilion. No właśnie, no to tam jest napisane bilionów. No to. 57 bilionów to jest troszeczkę za dużo, nie? Tutaj, jakbyśmy wzięli nawet po 10, jakbyśmy wzięli średnio 6 miliardów razy dziennie, bo teraz na przykład tam spada na 2, 1, a tu mieliśmy troszeczkę, to nawet jakbyśmy wzięli też 6 miliardów razy 365 dni, to mamy dopiero 2 biliony, tak? Więc tak troszeczkę, nie wiem, może gdzieś się mylę, może trzeba poszukać, ile przetworzył dolarów w sieci Bitcoin w ostatnich 12 miesiącach, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę za dużo. No, tutaj kolejne, kolejne hopium, pokazuje rok 2019 i rok 2020 i RSI, które jest bardzo podobne. RSI pokazuje dywergencję teoretycznie, a tu idziemy sobie płasko i przebicie tego e, zaczęło już m, wzrosty. Pamiętam te dni dokładnie. E, dobra, z 2019 w sensie miałem na myśli. No, a tutaj... Tu mamy kolejny wskaźnik, który już wam nie raz pokazywałem, ten pole multiple, no ale tutaj już piąty raz w historii opuściliśmy zieloną strefę, czyli piąty raz w historii rozpoczynamy hostcę. No tutaj mieliśmy COVID, więc tego byśmy mogli nie liczyć, więc mamy kolejne, kolejne dowody, że najprawdopodobniej tak, ale to nie znaczy, że my nie możemy tu wrócić drugi raz, nie moi drodzy, to jest, wyjecha, wyjdzie ktoś Powie coś, albo komuś puszczą nerwy, kliknie sprzedaj. Nie wiem, sailor, by coś się stało z MicroStrategy, klinął by sprzedaj 130 tysięcy bitcoinów. Jesteśmy z powrotem na tej strefie, więc my możemy tutaj sobie mówić, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli będzie przyrost taki, jaki był zazwyczaj, adopcja jak i tak dalej, i tak dalej, no to powinniśmy rosnąć. To nie znaczy, że na 100% będziemy rosnąć, pamiętajcie. No a tutaj mamy sopr, i tutaj w biegach byku. Byka poziom rentowności na poziomie 1 wydaje się być wsparciem, ponieważ inwestorzy kupują więcej w nadziei na przyszłe zwroty. A w niedźwiedzia poziom 1 jest oporem, ponieważ inwestorzy boją się, znaczy chcą odzyskać jak najszybciej swój hajs, no i po prostu się boją, i tak tutaj to wygląda. I na koniec kolejne, kolejne wiadomości, porównując profile z poprzednich cykli, wydaje się, że ostatnia spadek już jest za nami. Tak, no, i tutaj jest narysowane, że to był ten spadek. Teraz mamy konsolidację, i potem czekamy na przebicie tych 40 tysięcy. No, tutaj dość, dość wysoko jest ta kreska, nie? W porównaniu do tych, do tych szczytów, tutaj się bujaliśmy, potem na poziomie około 10-11 tysięcy. No, ciekawe. Ciekawe, ale z drugiej strony, też Bitcoin nie osiągnął tutaj jakiegoś wielkiego szczytu. Jestem ciekawy, czy, jakbyśmy nie mieli tej tutaj delegalizacji w Chinach i tej paniki tutaj, to czy ten szczyt by nie dołożył się nam tu do tego, nie? I byśmy tak troszeczkę wyżej się wybili, i wtedy byśmy mogli mieć bardzo podobny wykres z tego roku. A przez ten, że mieliśmy tak jakby ochłodzenie tego wszystkiego, potem tam jeszcze właśnie były niby te shortowanie i ten szczyt powstał na tych kontraktach shortujących, Więc mamy tak, jak mamy podwójny płaski szczyt. No dobra. I ostatnia wiadomość tutaj z fizyki, bo lubię technologię i jakąś naukę. Tutaj gościu szczela do wody i można zobaczyć, jak pod odpowiednim kątem kule się odbijają od wody. Samo napięcie powierzchniowe to nie jest żaden lód, tylko powierzchnie powier napięcie powierzchniowe. I tutaj możemy sobie przeczytać. No, a więc tak to wygląda, moi drodzy. Dziękuję, że zostawi ze mną do końca 29 minut, dużo wiadomości, yy, dużo tutaj było dodatkowych informacji. Yy, życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się. Hej, pozdrawiam!